W dzisiejszym spotkaniu widzieliśmy walkę zespołów, które w tej chwili tak naprawdę mogą myśleć wyłącznie o barażach. Ani jedna drużyna, czyli Chrobry, ani druga, czyli Miedź, nie chcą bezpośredniego spadku. Nie grozi nam, tak w cudzysłowie mówiąc, również w dziewiąte miejsce, także musimy walczyć o miejsce barażowe. I było to dzisiaj widać, bo zarówno nasz zespół, jak i goście bardzo spięci, bardzo zdenerwowani i każda z drużyn chciała zdobyć tutaj punkty. Chyba jednak trochę bardziej mieliśmy splątane nogi i ręce jako gospodarze. My w tym meczu musieliśmy wygrać, Miedź mogła wygrać, bo pozostaje im jeszcze rewanżowe spotkanie u siebie w Legnicy i wydawało się, że być może trochę nam to ciążyło, bo wychodząc na boisko, Legniczanie byli bardzo zmotywowani, ich ławka żyła u naszych chłopaków, było widać takie lekkie zdeprymowanie, pewnie nerwy i bojaźń. No i odbiło się to od samego początku na samym wyniku, miało odzwierciedlenie na tablicy rezultatów, bo Miedź poza tym, że w drugiej minucie przegrywała 1-0, to zaraz wyrównała i powoli mozolnie zaczęła budować taką bezpieczną 2-3 bramkową przewagę. Prowadzili do 15 minuty, prowadzili 5-2, 6-3, 7-4. W 15 minucie udało nam się dojść Legniczan na remis po 7. Wydawało się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. No ale to znowu nasza drużyna jakby przespała pewien moment, kiedy mogliśmy przeciwnika nie tylko dogonić, ale wyprzedzić i ten mecz w pewien sposób kontrolować. Legniczanie znowu dorzucają dwie bramki. Później my odpowiadamy, Legniczanie rzucają trzy kolejne bramki. I tak już ta gra wyglądała do ostatnich minut pierwszej połowy. Schodziliśmy do szatni przy stanie 13-17 i chyba nikt, ani z widzów, ani z dziennikarzy, chyba tylko zawodnicy i trener wierzyli w to, że ta gra może wyglądać lepiej, bo graliśmy źle przede wszystkim w obronie. Traciliśmy z Legnicą 17 bramek, to zdecydowanie za dużo. Nie powinniśmy sobie pozwolić na takie rozprężenie w szykach obronnych. Nasi bramkarze mieli te pierwsze 30 minut nie najlepsze, brakowało ich skutecznych interwencji. Nie wiem, co trener powiedział w szatni zawodnikom, być może zawodnicy sami byli na siebie źli, może pokrzyczeli, może się zmotywowali, może powiedzieli sobie, jak ta gra powinna wyglądać, bo już początek drugiej odsłony to trzy bramki z rzędu, dwie Tomka Mochockiego, jedna bramka Michała Bednarka i w 38 minucie zrobiło się 16-17. Tu znowu wydawało się, że mamy na widelcu naszego przeciwnika. Niestety kolejny raz nie wykorzystaliśmy tej sytuacji. Za chwilę Legniczanie zdobyli trzy bramki z rzędu, w tym dwie z kontry, łatwe bramki zawodnika leworęcznego skrzydłowego. I ponownie Legnica wyszła na cztery bramki prowadzenia. Kibice zaczęli tak powoli chyba, uszła ta wiara i kibiców, i wszystkich ludzi zgromadzonych, oczywiście poza tymi z Legnicy. Nasi zawodnicy postanowili nie poddawać się tak szybko. Piłka ręczna to sport, który potrafi się wiele wydarzyć w jednej minucie, a to dopiero jeżeli do końca meczu zostało tych minut 15. I tak powolutku, przede wszystkim skuteczną obroną udało nam się wyeliminować ich najlepszych zawodników. W 46 minucie rozpoczęła się pogoń, bo od stanu 17-21 potrafiliśmy doprowadzić do stanu 51 minucie 21-22. Za chwilę Legniczanie dorzucili na dwie bramki i była 54 minuta. I tutaj można się było zastanawiać, czy uda nam się dogonić przeciwnika, czy chociażby jeden punkt nam się uda, brzydko mówiąc, uciułać. Bo generalnie z przebiegu tego spotkania na ten punkt, tak chyba można powiedzieć, uczciwie nie zasługiwaliśmy. No ale wielu trenerów mówi, że sport nie jest sprawiedliwy. Lepszy jest ten, który schodzi z parkietu w roli wygranego. W 58 minucie udało nam się drugi raz w tym meczu, bo w drugiej minucie prowadziliśmy i w 58 minucie drugi raz wyszliśmy na prowadzenie. Tomek Mochocki w
wyprowadził nas na wynik 24-23. Kryński odpowiedział na remis. W ostatniej minucie, w 60 minucie Mateusz Paczek otrzymał podanie na kole. Tym razem udało mu się, bo wcześniej kilka razy spudłował, ale ta ostatnia, najważniejsza akcja w jego wykonaniu była skuteczna. Legniczanie mieli jeszcze szansę na odpowiedź. Rzucał Michał Prątnicki, który bardzo dobrze rozgrywał zawody tego dnia, no ale zaporą nie do przejścia okazał się Sebastian Zapora, także jego nazwisko zobowiązuje. Cieszymy się, że Sebastian został naszym takim cichym bohaterem, bo w drugiej połowie, nie ma co ukrywać, popisał się kilkoma bardzo ważnymi interwencjami, zwłaszcza bodajże przy wyniku 20-22 Adam Skrabania, bardzo skuteczny, dobry skrzydłowy Legnicy, biegł sam na sam z Sebastianem. Ta obrona Sebastiana dodała nam skrzydeł, jakby zawodnicy uwierzyli, że tu jeszcze można w tym meczu wygrać. No cóż, podsumowując, nie był to dobry mecz w naszym wykonaniu, było bardzo dużo emocji w tym pojedynku. Kibice, którzy na pewno przeżywali huśtawkę tych emocji, góra, dół, najważniejsze, że po brzydkim meczu, niezbyt dobrym w naszym wykonaniu, wracamy do domu, ciesząc się z dwóch punktów. Legnicanie mogą na pewno ubolewać nad tym, że grając dobry pojedynek, przegrają i wyjeżdżają bez punktów z Głogowa, a chyba zdecydowała nasza bardzo dobra defensywa w drugiej odsłonie, bo pozwoliliśmy gościom zdobyć tylko 7 bramek. To było najważniejsze, klucz do sukcesu. Jakbyśmy tak cały mecz zagrali, to pewnie byłoby spokojniej, ale być może kibicom by się ten mecz tak nie podobał. Pozostają nam 3 mecze, gramy u siebie z Zagłębiem, gramy u siebie z Przemyślem, to musimy wygrać, no i liczyć na to, że w ostatniej kolejce może nam się uda osiągnąć 3-punktową przewagę nad Legnicą, to wtedy ten mecz ostatni już będzie o przysłowiową pietruszkę, a jak się nie uda, no to jedziemy do Legnicy, tam trzeba będzie powalczyć o choćby 1 punkt.